Jest wiele szybkich samochodów, jest wiele szybkich zwierząt, ale robiąc takie zestawienia, po prostu bym was zanudził. Postanowiłem stworzyć ciekawe zestawienie, 10 najszybszych rzeczy w danych kategoriach. Zapewniam, niektórymi pozycjami będziecie mocno zdziwieni. Najszybsza łódź. To drewniana łódź motorowa, która ustanowiła rekord świata 8 października 1978 roku. Łódź była napędzana silnikiem odrzutowym używanym w myśliwcach, który pomagał osiągnąć prędkość 511 km na godzinę. Najszybsza lotka do Babingtona. Badminton od wielu lat uchodzi za najszybszą dyscyplinę sportu na świecie. Udowodnił to również teraz Malezyjczyk Tom Bon Huang, który ustanowił nowy rekord prędkości lotki. Osiągnęła ona aż 493 km na godzinę. To szybciej niż twój samochód. Sanie rakietowe. Sanie rakietowe umieszczone na szynach były używane wielokrotnie przez NASA i wojsko amerykańskie w celu testowania nowych technologii. 30 kwietnia 2003 roku w bazie sił powietrznych Air Force poruszające się po torze o długości ponad 15 km osiągnęły prędkość 10 tysięcy km na godzinę. Na tym torze testowano również na ludziach przeciążenia, gdzie w 1994 roku zafundowano pewnemu pułkownikowi przeciążenie równe 46G, gdzie przeciążenia 8G w formule pierwszej uważane są za bardzo duże. Statek kosmiczny. Prędkość w przestrzeni można zmierzyć tylko w odniesieniu do innego obiektu. Najszybszym satelitą oddalającym się od Słońca jest Voyager 1 z prędkością 40 tysięcy km na godzinę. Najszybszy zjadacz hot dogów. John Jones, szef Nut, został oficjalnie uznany przez Międzynarodową Federację Konkurencyjnego Jedzenia za mistrza świata w spożyciu 66 hot dogów, co zrobił w ciągu, uwaga, 12 minut. Najszybszy crash test. Euro NCAP zazwyczaj przeprowadza testy zderzeniowe tylko przy prędkości 40 mil na godzinę, aby przypisać oceny produkcyjne. Jednak w 2011 roku postanowili zwiększyć prędkość do 120 mil na godzinę, czyli do prawie 200 km na godzinę. To było zrobione tak dla żartu. Najszybszy raper. No Clue uzyskał tytuł najszybszego rapera w księdze rekordów Guinnessa, gdy wykonał on 723 sylaby w 51,27 sekundy. To około 14 sylab na sekundę. Najszybciej spadający człowiek. Prędkość spadającego człowieka to około 220 km na godzinę w normalnych warunkach. Austriacki wyczynowiec Felix, jak pamiętacie, wyskoczył w 2012 roku z balonu na wysokości 29 km nad ziemią i spadał z szybkością 800 km na godzinę. Wylądował bezpiecznie na pustyni w Roswell w stanie Nowy Meksyk. Najszybsza cząstka. W CERNie naukowcy potrafią rozpędzić protony do 0,99999 i gdzieś tam jest jedynka prędkości światła, gdzie w każdej sekundzie cząsteczki okrążają tunel o obwodzie 27 km ponad 11 tysięcy razy. Aby zmusić cząstki o tak dużych energiach do ruchu w kulistym tunelu, trzeba zakrzywić ich tory za pomocą pola magnetycznego, wytworzonego przez ponad 1200 potężnych elektromagnesów. Najszybsza szybkość. Technicznie, jak już możecie się domyśleć, najszybszą możliwą prędkością we wszechświecie jest prędkość światła, którą naukowcy usilnie próbują pobić, bo wtedy możliwym byłoby powiedzenie, że Einstein nie miał racji. A jak na razie rację ma. Prędkości światła nie da się pobić. A czy wam wydaje się, że kiedyś naukowcom uda się pobić prędkość światła? Co według was jest najszybszą lub najszybciej dziejącą się rzeczą na świecie? Czekam na wasze śmieszne komentarze, a tymczasem do usłyszenia. Cześć!